A przed nami kolejny film o nierównościach wymiernych. W pierwszym filmie omawialiśmy nierówności następującego rodzaju. Na pewien ułamek, którego licznik i mianownik zależał od x, był większy od 0. Teraz skomplikujemy nieco sprawę, a mianowicie zamiast 0 wpiszemy sobie tutaj 2. No i powiedzmy, jeszcze zrobimy nieostrą nierówność. Czyli to jest nasza nierówność, którą chcemy rozwiązać. Więc w pierwszym filmie omawialiśmy dwa sposoby. Ten pierwszy sposób nie bardzo widać, jak go można tutaj zastosować, więc może zacznijmy od drugiego sposobu. Czyli od mnożenia tej nierówności przez x plus 4. No, to jest coś, co się każdemu narzuca. Każdy ma chęć pomnożyć tę nierówność przez x plus 4, żeby się pozbyć tego ułamka. No ale, tak jak widzieliśmy w pierwszym filmie, musimy być tutaj bardzo ostrożni, ponieważ nie wiemy, czy x plus 4 jest dodatnie, czy ujemne. Zatem musimy rozważyć dwa przypadki. Czyli pierwszy przypadek jest x plus 4 większe od 0 lub druga możliwość jest x plus 4 mniejsze od 0. No, 0 nie może być, dlatego że to jest mianownik, przez 0 nie dzielimy. Czyli w pierwszym przypadku x minus 3 przez x plus 4 nasza nierówność wygląda tak. I teraz, ponieważ x plus 4 jest dodatnie, my możemy sobie bezkarnie pomnożyć naszą nierówność obie strony przez x plus 4. W ten sposób po lewej stronie zostanie nam x minus 3 większe równe, a po prawej jest 2x plus 8. Teraz co? No bo chcemy mieć x po jednej stronie, więc może dodamy minus x do obu stron, żeby się pozbyć x-ów ze strony lewej, czyli po lewej stronie zostajemy minus 3, prawda? Minus x plus x, to nam się skraca, jest większe, równe, 2x minus x to jest x plus 8. No i teraz odejmujemy 8 od obu stron. Wobec tego zostajemy, po prawej stronie zostajemy z samym x-em, a po lewej jest minus 8 minus 3, czyli minus 11. Zatem mamy pierwszą możliwość, no i x było większe od 4. No, czyli mamy następujący układ nierówności połączonych spójnikiem i, czyli x plus 4 większe od 0 i, może napiszę to w ten sposób, x mniejsze równe minus 11. To jest pierwszy warunek. Za chwilę dalej pociągniemy to, ale napiszmy może tutaj drugą możliwość lub teraz x plus 4 jest mniejsze od 0, nasza nierówność jest x minus 3 przez x plus 4 większe równe 2. I teraz przy mnożeniu przez x minus 4 musimy zmienić kierunek nierówności, no bo x plus 4 jest liczbą ujemną. Czyli po lewej stronie zostaje nam x minus 3, po prawej 2x plus 8, ale zmieniamy kierunek nierówności. No i podobnie jak poprzednio, co? Odejmujemy x od obu stron. W ten sposób zostaje nam minus 3 po lewej, jest mniejsze równe od x plus 8, za 2x minus x, czyli x. I teraz jeszcze
minus 8 dodajemy w ten sposób. Dostajemy x większe równe minus 11. To, no i pamiętamy x mniejsze od 4. Czyli może ten komplet warunków wygląda w ten sposób. X plus 4 większe od 0 i x mniejsze równe 11 lub x plus 4 mniejsze od 0 i x większe równe minus 11. Teraz no, dokończmy może rozwiązywanie. Tak, x plus 4 jest większe od 0, czyli odejmujemy 4 i zostajemy z nierównością x większe od minus 4. Czyli te żółte warunki zaznaczmy może tutaj na osi. To jest x, mamy minus 4, minus 11 i co? X ma być mniejsze równe minus 11, czyli na lewo od minus 11 i jednocześnie x ma być większe od minus 4. No, czyli widzimy, że tutaj nie ma x-ów, które spełniają te dwa warunki. Czyli tutaj jest brak rozwiązań. No a zielone to jest co? To jest, tym razem x musi być większe od minus 4, mniejsze od minus 4, prawda? Ta nierówność, podobnie odejmując 4, otrzymujemy, że x jest tutaj mniejsze od minus 4, czyli wszystko, co na lewo od minus 4, i wszystko, co na prawo od minus 11 razem, ponieważ nierówność jest nieostra, czyli mniejsze, większe, równe, wszystko, co na prawo razem z 11. No, czyli widzimy, że rozwiązaniem naszej nierówności jest przedział minus 11, minus 4, przy czym minus 4 nie należy, a minus 11 należy. Czyli wszystkie x z tego przedziału spełniają naszą nierówność, czyli rozwiązanie. Dobrze, a teraz chcę wam pokazać, jak można użyć tego naszego pierwszego sposobu do rozwiązania naszej nierówności. Przepiszmy może ją raz jeszcze, czyli co? X minus 3 przez x plus 4 większe równe 2. To była nasza nierówność. X minus 3 przez x plus 4 większe równe 2. No więc tak, w tamtym sposobie mieliśmy po prawej stronie 0, a po lewej jakiś ułamek. Więc pierwszym krokiem będzie dostanie 0 po prawej stronie, czyli odejmujemy 2 od obu stron i dostajemy nierówność x minus 3 przez x plus 4 minus 2 jest większe równe 0. Teraz chcemy to zapisać jako ułamek. No w jaki sposób to robimy? No minus 2. No, chcemy mieć ułamek o mianowniku x plus 4, czyli minus 2 to jest minus 2 razy x plus 4 podzielone przez x plus 4. No, to jest minus 2 zapisane jako ułamek o mianowniku x plus 4, czyli to jest minus 2x minus 8 podzielone przez x plus 4. Zatem nasza nierówność przybiera postać x minus 3 x plus 4 plus minus 2x minus 8 przez x plus 4.
4 większe równe 0, czyli to mamy wspólny mianownik, czyli możemy to zapisać jako jeden ułamek. Zatem mamy co? X minus 3 minus 2x minus 8 podzielone przez x plus 4 większe równe 0. Czyli w liczniku mamy x minus 2x, czyli minus x minus 11 przez x plus 4 większe równe 0. No i teraz jesteśmy w sytuacji, w której mamy pewien ułamek, który jest większy równy 0, zatem wiemy, że mogą zajść, że tak się dzieje w dwóch przypadkach. Pierwszy to jest taki, że licznik jest większy równy 0 i mianownik jest większy od 0. Tak? Większy mianownik równy 0 być nie może. To jest pierwsza możliwość. Lub druga możliwość jest minus x minus 11 mniejsze równe 0 i x plus 4 mniejsze od 0. Dobrze, czyli otrzymaliśmy takie warunki. Teraz może porównajmy te warunki z warunkami, które otrzymaliśmy rozwiązując pierwszym sposobem. To były te warunki. No więc może ja je tutaj wytnę i przekopiuję do tamtego miejsca, żebyśmy mogli je porównać. Czyli to był komplet warunków, który otrzymaliśmy w pierwszym, przy pierwszym sposobie, prawda? Rozwiązując naszą nierówność. Teraz porównajmy to z naszymi warunkami tutaj, prawda? Może jeszcze tutaj, prawda, zapiszmy je w takiej postaci, prawda, dodając x do obu stron tej pierwszej nierówności, dostajemy minus 11 jest większe równe x i x plus 4 większe od 0 lub x lub x. Prawda? Co robię? X dodaję do obu stron, czyli x jest większe równe minus 11 i x plus 4 mniejsze od 0. Tak, i teraz porównujemy te warunki z tymi warunkami w niebieskiej ramce. I co? X plus 4 większe od 0 i x mniejsze równe minus 11. No to jest dokładnie ten komplet warunków. Lub x większe równe minus 11. To możemy porównać. Prawda? I x plus 4 mniejsze od 0. No to jest to. Prawda? Czyli widzimy, że postępując w ten drugi sposób, otrzymamy dokładnie to samo rozwiązanie. I znowu każdy może wybrać sposób, który bardziej mu odpowiada. Czyli albo robimy założenia, prawda? Czyli likwidujemy ten ułamek, mnożąc przez x plus 4, ale pamiętamy, że musimy tutaj rozpatrzyć dwa przypadki, kiedy ten mianownik jest większy od 0 lub mniejszy od 0, lub też zapisujemy tę nierówność jako nierówność na jeden ułamek, czyli przenosimy, czyli zapisujemy ją jako nierówność, żeby po prawej stronie było 0, następnie zapisujemy lewą stronę jako jeden ułamek i korzystamy z tych własności, które mówią, kiedy ułamek jest większy od 0.